uregulowała się jakość, powinno być spoko. Tak jak mówiłem, dzisiaj w tanim graniu weźmiemy sobie na barki grę Wolfenstein 2. 6. Wolfenstein. No 6, faktycznie 6. Wolfenstein Sens 2. Sorki. Dwójeczka. Zaczniemy może jeden gracz. Może nową grę? Jest. Dobrze. Tak jak mówiłem, dzisiaj w tanim graniu Wolfenstein z dwójka. If you are able to foresee these plans, before you will be able to start working on them, you are one step closer to win a war. Dobra, pominiemy sobie tą sekwencję. Krótki, dziwny filmik. Nie wiadomo w ogóle o co tu chodzi, jedynie, że wchodzimy do pociągu jakiegoś na Zielowskiego i przetransportujemy się na ich tam siedzibę. Nic z tego po prostu nie wiadomo, o co tu chodzi, jak, co, gdzie, jak. Dobra, zacznijmy tego Wolfenstein Scheisse. Dwójkę. Dobra, mamy tak. Gostek już na przodzie padł. Pobiegniemy kawałek. O, MP40 tu gdzieś było. O, mamy Waltera. Waltera mamy, super. Waltera jakoś ściągnę. Granat, 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 Blitzkrieg, kurwa, Niemcy. Macie Blitzkrieg. Blitzkrieg. Uwaga, uwaga. Będzie halt. Dup, dup. Dup dostałem. Kurwa. No, dobra. Tak więc Wolfenstein tak się prezentuje. Czytaj. Jest jakieś czytanie od punktu kontrolnego. Czekajcie. Punkt kontrolny. Nie, jest tylko od nowa. Nie grałem wcześniej w grę. Tylko sprawdzałem, czy coś mi się dalej tam zapisało. Tu jest początek gry i no. Mam tylko Wolfenstein dla Scheisse. Przepraszam, a Fury. Wolfenstein dwójkę. Takiego Scheisse. Ale w przedziale dyszki można go kupić, więc nie jest drogo. Jest za 9,99 z gazetki go kupiłem. Do tego dostałem 4 inne gierki. Chyba cień Stalingradu. Coś tam jeszcze. Więc w tym przedziale cenowym jak najbardziej się opłaca za tą gierkę. Jak za takie małe pieniądze, to można całkiem dostarcza tam dość ciekawej rozrywki, jak za tanie pieniądze. Jest dużo błędów, wiadomo. Dużo błędów jest. Uproszczenia i w ogóle to jest. Do Call of Duty bym tego nie porównał, ale co prawda, to prawda, gra jest w tanim przedziale, więc nie ma się co tutaj zastanawiać, tylko lecieć do kiosków, kupować gazetkę z grom. Dlatego dostajemy 3 inne gry, chyba z Pekneza dwójkę, który też jest dość ciekawy. Graficznie nie zaskakuje, ale jest dość ciekawy też. Speknes dwójka właśnie, Speknes, oddziały rosyjskie specjalne. Speknes dwójeczka. Cień Stalingradu i chyba Snajper Sztuka Zwyciężania jeszcze do tego dostajemy. Więc jest całkiem fajny zestaw za tanie pieniążki. 9,99 to jest tylko, no ja to przeliczam jako dyszka. Więc to jest tylko dyszka, odejmijcie sobie dyszkę z wypłaty, więc to nie jest bardzo dużo, a
A troszkę rozrywki wam dostarczy. Nie jest aż takie zmudne to. Tylko teraz słońce razi, to ja nic tu nie widzę praktycznie. O, granat. Bym musiał w ustawieniach tego gamma sprawdzić. O, mam full granatu, dobra, jedne tam jednego, a to sobie wezmę tego. Call of Duty co prawda to nie jest, ale jest dość trudna na wysokim poziomie. Nawet na normalnym, jak się gra, no to. No tu jest tylko normalny i trudny, więc gra troszkę jest wymagająca. Wymagań to ona tam nie ma dość zwygórowanych. Jest dość taka ciekawa, jak na tą cenę. Jak na tą cenę jest naprawdę. To starszy rozrywki, no na parę godzinek będzie dobra. Troszkę zabawy będzie. Siódem, coś już się wywaliło, wybuchło. Pojedziemy tak całą parą. Może teraz się to uda tam. Tam jeszcze jakiś gostek się skitrał. Muszę też skitrać, bo teraz zginę. Nagramy, kurczę. One to one. Ciago. No jest dość ciekawe. Czekaj, zobaczymy, jak sobie poradzimy z Walterem. Walterem polecimy trochę. Czekaj, rzucę tam za pociąg granata. Zobaczymy, czy ktoś tam stoi, czy nie. Nie wiem, gdzie mam się teraz w ogóle kierować. Walter ma celowanie dość fajne. Przybliżenie. Chyba wiem, gdzie mam się kierować, ale nie podejrzewam. Tylko tak podejrzewam, że. Ale on dyszy. Troszkę dłużej pobiegam, no to on dyszy jak kurwa stara baba. Boże święty. Miał zaraz zawał dostać. Ubiegnie i on dyszy jakby zawał. Mam dostać zaraz. Nie wiem, gdzie się kierować. Kurwa, gdzie ja mam iść? Do cholery jasnej. Łażę, kręcę się w kółko i chuj. A, tu jest coś do wzięcia. Wziąłem jakiś dynamit. Podłóż ładunki wybuchowe. Świetnie. Dobra, wziąłem dynamicik jakiś. Gdzieś teraz mam się kierować. Więc są takie... w stylu pierwszego medala, coś takiego z lepszą grafiką. To jest taki, chociaż nie, pierwszy medal był dużo lepszy. To jest prosta gra po prostu za 9,90, którą w zestawie dostajemy z paroma innymi takimi tanimi grami. Nie ma źle, no nie ma tragedii, bo za taką cenę to nigdzie gry nie dostaniemy żadnej dobrej. A tu przynajmniej mamy troszkę rozrywki jest. Jest dość ciekawie. Graficznie też nie jest aż tak tragicznie. O, tu mamy podłożyć. Ciup, 4 sekundy mamy. No, wydupienie stąd. Nie, o kurwa, ten wybuch to był... Chyba. Coś tam kurwa pierdoli. No, Walter też się jakoś tam spisuje. Walterek też się jakoś tak spisuje w miarę dobrze. Teraz Kara zobaczymy, jak Kar się spisuje tutaj niemiecki. Tak zwany Schnauzer też. No, Kar też jest dobry. Kar też jest dobry. Spisuje się w miarę. Mam iść? Tak. O Jezu, a się gibnął na bok. Czemu? Granata mu uciekła. Jednak WPS se wezmę. WPS-kę. Czemu dostał heada i żyje? No co za typ?
No chyba kurwa płytkę tytanową w głowie tym gościu. No ale efekt Rockdoll jakiś taki jest i fajnie, fajnie to dość wygląda. Jak na prostą grę za tanie pieniądze, no to robi efekt wow. Naprawdę nie jest to właśnie jakieś medale Call of Duty czy Far Cry. Ale jak za 9,99 polecam. Tylko że pudełko mi się gdzieś zgubiło. Sekundkę, zaraz pokażę wam jak płytka wygląda. Wsadziłem tak z Call of Duty, bo mam podwójne pudełko. O, o tu mamy właśnie tego Wolfenstein z dwójeczkę. Ze Sniper sztuka zwyciężania, zrobimy z niego też numerek. Z Mortyrem trójeczką akcje dewersywne. I właśnie Raid na Berlin, Cień Stalingradu, którego brakowało mi do kolekcji. Mam trylogię, mam osobno mam jeszcze Tajna Broń Trzeciej Rzeszy i tą Cień Stalingradu, więc zrobimy z tego, na pewno też jeszcze zrobimy z tego numerek. Polecam, za 9,99 w gazetce, gdzieś mam jeszcze właśnie pudełko, kopertę mam z tego, tylko nie umiem tego znaleźć. Bardzo polecam, za 9,99 można dostać świetną grę z zestawem paru innych tajnych gierek i nie ma tak źle. Polecam, jak najbardziej.